Bardzo spokojnie sobie żyłem, a tymczasem mój film z lipca z ponad 20 000 wyświetleń skoczył na prawie 70. Czy to nie czas więc na drugą część pisania do skoczków narciarskich? Lecimy! Witajcie tutaj KAMCIO już z motywacją, z energią. Jak to dobrze was zobaczyć z tego miejsca. Jeśli wy również jesteście zadowoleni, to dajcie znać w komentarzu, bardzo chętnie sobie to poczytam. Na początku proszę cię o zostawienie łapki w górę, 1000 łapek w górę i robimy kolejne części z serii Napisałem do 100, a dzisiaj skoczkowie narciarscy, część druga, zaktualizowana, ponieważ w tej pierwszej z lipca nie było wielu skoczków, którzy są w tym odcinku, ponieważ jak wiadomo niektórzy się wybili. Jesteście ciekawi odpowiedzi Stocha, Kubackiego, Żyły, Graneruda, Fannemela, Krafta? Zapraszam na odcinek. Ale żeby nie przegapić kolejnych, subskrybuj kanał, spraw, aby ten czerwony przycisk stał się szary, wtedy nie przegapisz kolejnych odcinków. I uwaga, póki co najważniejsze ogłoszenie w tym roku. Mój Instagram. Szybka zasada. Jeśli mnie zaobserwujesz, otrzymasz ode mnie spam lajków na profilu. Więc zapraszam cię, pierwszy link w opisie, wpadasz, obserwujesz, a ja ci oddaję lajki. No i oczywiście na tym Instagramie wszystko się dzieje, na tym Instagramie powstaje ta seria. Ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Okay. I słuchajcie, jeszcze zanim zaczniemy, muszę wam pokazać wiadomość od skoczka narciarskiego, który odpisał mi również w lipcu przy okazji nagrywania pierwszego odcinka z tej serii, z pisania do skoczków narciarskich. Jednak nie pojawił się on w filmie, ponieważ nastąpiło to już po nagrywkach, więc zobaczcie, kto mi odpisał. Kevin Bickner, a więc amerykański skoczek, jako fan oczywiście skoków narciarskich, pytałem, czy on bierze udział w konkursach, czy ze względu na pandemię są odwołane, również w lato. I zobaczymy, co odpisał. Szybka akcja, tłumacz, już to mam przetłumaczone. Cóż, większość jest odwołana, w Wiśle jest jeszcze wydarzenie, ale nie sądzę, żebym tam był. Mogę wystartować w ostatniej imprezie na początku października. Obecnie wygląda na to, że tego lata odbędą się tylko 2 Grand Prix, więc mega wiadomość. Teraz widzę, że ja mu nie odpisałem. Teraz mogę mu polubić. O. Wiadomość polubiona, więc mamy pierwszego przedskoczka takiego z serii próbnej, że tak powiem. Przechodzimy do kwalifikacji do tych najlepszych gwiazd i do serii głównej, czyli najlepszych odpowiedzi dzisiejszego filmu. Lecimy. Dobra, zaczynamy. Oczywiście pisałem do skoczków, którzy są najpopularniejsi, czyli do tych, którzy łapią się w klasyfikacji generalnej, których kojarzymy z turnieju 4 skoczni. Pisaliśmy oczywiście do Polaków, Norwegów, Austriaków, Japończyków, Słoweńców, Niemców w ich narodowych językach. Oczywiście była akcja tłumacz. O co pytałem? Najpierw przejdziemy do Polski. I już wam mówię. O co pytałem? Najpierw wiadomość do Kamila Stocha. Witam, piszę z pytaniem, czy przed każdym konkursem Pucharu Świata w skokach narciarskich jest mierzona temperatura, czy też przeprowadzany test na COVID, czy tylko co jakiś określony czas. Jestem ciekawy, bo robię o tym materiał jako dziennikarz. Pozdrawiam serdecznie i gratuluję zwycięstwa w turnieju 4 skoczni. No oczywiście najlepszy skoczek w tym sezonie reprezentacji Polski i nie tylko. Nie odpisał nam na mój imiennik. Szkoda, ale no nie ma co się dziwić. Pisałem to również w dzień, w którym był konkurs, a mianowicie w sobotę, który to Kamil Stoch wygrał, notabene. Więc no zobaczymy, mam odpowiedzi, nie będę zdradzał, bo powiadomienia mi się wyświetlały, tylko nie wiem co odpisywali, będziemy sprawdzać. A pytanie w miarę na czasie, ponieważ jak wiecie, prawie doszło do tego, że Polacy mogli nie wystąpić w turnieju 4 skoczni ze względu na pozytywny, trochę pozytywny test na COVID Klemensa Murańki. Na szczęście wszystko się skończyło dobrze i jestem ciekawy właśnie, czy przed każdym jest mierzona temperatura, czy tylko co jakiś czas, więc zaraz się tego dowiemy, zostańcie ze mną. Okej, a więc lecimy dalej. Piotr Żyła, nie ma odpowiedzi. Dawid Kubacki też nie, Maciej Kot też nie, Klibek, Murańka nie, Aleksander Zniszczoł nie, Andrzej Stękała i też nie, a więc nie mamy Polaków. Tylko do tej szóstki prawdopodobnie pisałem. Zobaczymy, czy ktoś z innego kraju chociaż przeczytał, a to i tak będzie wtedy dobrze. Forfang nie ma, Johansson. Przyspieszę, jeśli nie będzie długo odpowiedzi. Uwaga, Gregor Schlierenzauer wyświetlił, zobaczcie, a pisałem po niemiecku, bo wiadomo to jest Austriak, wyświetlił, a nie odpisał, czyli mamy jedno wyświetlenie, Gregor Schlierenzauer, niestety nie udało się. Gregor Schlierenzauer tymczasem, wtedy punktów jeszcze nie zdobył, a w sumie w Pucharze Świata dopiero 35 miejsce. Ale lata na nartach to on potrafi, to pokaże teraz także tutaj. Oj, niesamowicie, 250 otwarty ten lot, ale ponad 250 metrów uzyskuje Gregor Schlierenzauer. Uwaga! Anders Fannemel. Mamy odpowiedź. Anders Fannemel, czyli zadałem to pytanie po norwesku. Szybka akcja, tłumacz i zobaczymy, co odpisał. Ok, wszedłem już w translator Google. Cześć, nie jestem w WC na dzisiaj, ale testy na COVID są wykonywane co 3 dni, jak rozumiem. Ok, czyli nie był w kadrze na tamten dzień, czyli na sobotę, wtedy gdy Kamil Stoch prawdopodobnie wygrał, ale testy na COVID są co 3 dni, a mianowicie, czyli jeśli konkurs jest dzień po dniu, to nie muszą robić przed danym konkursem. Ok, mamy pierwszą wiadomość, zobaczymy, czy inni skoczkowie odpiszą to samo, ale i tak mega Anders Fannemel, naprawdę rozpoznawalny skoczek. Napiszcie, czy znacie oczywiście, no i zobaczcie jego skoki. Anders Fannemel, 144 metry w serii próbnej, wczoraj 8 w konkursie indywidualnym, reprezentant Norwegii. No i jest bardzo daleki, jest znakomity, bardzo daleki skok Andersa Fannemela. Kurde mega, mamy jedno wyświetlenie od Gregora Schlierenzauera, też naprawdę niesamowita postać. I odpisał nam Anders Fannemel, więc mega spoko. Simon Amman nic, Gregor de Schwanden. Do Japończyków, bardzo ciężko tym językiem. Była akcja tłumacz. Cenę Prevc. Uwaga, to jest skoczek, który w lipcu nam odpisał. Jeśli widziałeś pierwszą część, do czego zachęcam, to odpisał nam w tej pierwszej części. Już nie pamiętam co, nie będę wam tutaj tłumaczył, sprawdźcie pierwszą część. Tutaj wyświetlił, a nie odpisał. Okej, to jest najmłodszy w braci chyba Prevc, który również sobie dobrze radził, często wchodził do finałowych serii konkursów Pucharu Świata. No niestety wyświetlenie tylko. Właśnie to jest najlepsze, że teraz jak długo nie mamy odpowiedzi, to znaczy, że może one się skumulowały na górze, ponieważ jeśli są najnowsze, to one się zawsze na górze czatu pojawiają. Więc moim zdaniem zaraz może być taka grupka. Mikhail Nazarow, czyli skoczek reprezentacji Rosji. O kurde, dwie szybkie odpowiedzi, nie wiem o co chodzi. Szybko musimy to skopiować, bo kompletnie nie wiem o co chodzi. Najpierw pierwsza. Test jest wykonywany. Bo to jest cyrylica chyba, moi drodzy, nie? Bo nie wiem, to są te znaczki takie typowe. Nie wiem, zaraz zobaczę. Teraz? Cześć. Aha, cześć napisał niżej. Test jest wykonywany, czyli potwierdził to, o co się pytałem, jednak Anders Fannemel napisał dokładniej, że co 3 dni. Okej, ale wcześniej też Nazarow nam odpisał w pierwszym odcinku. Sprawdzajcie pierwszy odcinek, bo też jest mocny. Lecimy wyżej. Naoki Nakamura, Japończyk, zobaczcie, polubił, aha, on nie odpisał, polubił. Naoki Nakamura, musiał wyskoczyć ponad 130 metrów, ale gigantyczne problemy w powietrzu. Thomas Lackner, to jest Niemiec? Czekaj, bo nie pamiętam, Austria. Dobra, od razu kopiujemy i akcja tłumacz. Przed każdym weekendem konkursowym mamy testy PCR COVID. Okej, przed każdym weekendem. Czyli ta odpowiedź co 3 dni może być bardzo prawdopodobna, ponieważ teraz zawody Pucharu Świata są praktycznie co 3 dni, tak 2 razy w tygodniu, więc bardzo prawdopodobna odpowiedź. Dobra, takie najszybsze ogłoszenie. Tutaj widzicie, uwaga, Spotify'a. Tak, jestem na Spotify'u, moje 2 piosenki za pośrednictwem wytwórni Vanilla Records znalazły się na Spotify, więc miło mi będzie, jak włączysz i otworzysz jakąś piosenkę. Tak mi się lepiej zrobił, bo wiadomo, że moje piosenki nie będą już prawdopodobnie na tym kanale, a na kanale Vanilla Records, więc również sprawdzajcie. Linki będziecie mieć w opisie, a my przechodzimy teraz do wiadomości ze skoczkami narciarskimi. Jak coś, to się nie bójcie, każdemu skoczkowi później odpisuję, polubię im wiadomość, żeby nie było, że tak sucho ich zostawiam. Więc Thomas Lackner, zawodnik reprezentacji Austrii, mega sprawa, lecimy wyżej. Taku Takeuchi, nie wiem czy on skacze, ale napisałem do niego, o kurde, co to jest? Typowy japoński, jakieś szlaczki, a ja do niego tymi japońszczyzną bardziej zrozumiałem dla nas, że widzimy litery, a te znaczki, kompletnie nie wiem o co chodzi. Akcja tłumacz. Uwaga. Witaj, w Japonii samodzielnie zmierzysz temperaturę, nie wiem o grach zagranicznych. Okej, czyli on w ogóle nam odpowiedział zupełnie, kompletnie też nie wiem o co chodzi w tej odpowiedzi. Nie wiem, Taku Takeuchi chyba już nie skacze, ale do niego napisałem. Dzięki mordo, polubiłem. Taku Takeuchi w akcji. I jak widać, Taku Takeuchi też aktywny, pisałem do niego konnichiwa, śmiesznie. Lecimy wyżej, Jernej Damian. Temperatura Senemerii, Delajos, CPR test. Pewnie, że jest zmierzona. On też odpisał w pierwszym odcinku. Sprawdźcie. Temperatury nie są mierzone. Trwają testy RKO, że CPR. Czyli są testy robione, ale nie są mierzone temperatury. Kolejna fajna tutaj ciekawostka. Johansson prowadzi przed Borpangiem, Bickner Amerykanin na miejscu trzecim i Stiernen jest czwarty, a teraz Jernej Damian. Spokojny na razie lot. Nieruchomy jeden. Tak, pięknie. Pięknie. Posągowo, posągowo. Tak. Ostatnia już odpowiedź i uwaga. Halvor Egner Granerud. Zobaczcie. Największy chyba rywal teraz reprezentacji Polski, który też jest w dobrej formie, a mianowicie lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Hello, Halvor is not able... Aha. Czyli, że o Halvor nie czyta wiadomości podczas sezonu. I odpisał jego management. To odpisałem greetings, good luck, wiadomo, bo chodziło o to. Ale słuchajcie, ostatnio, jak on źle się tak wypowiadał o Polakach, to się dużo ludzi zdenerwowało. I ja też. I zobaczcie, co ja napisałem. O. Po tym, jak powiedział, że Stoch wygrał, bo sprzyjały mu warunki, to napisałem pod jego zdjęciem Stoch Champion i mam 800 lajków. Powstały te memy i co tam granulat i wiadomo o co chodzi. Ale fajnie, że też Granerud, że jego menedżer od PR-u też pewnie, który się zajmuje jego wizerunkiem, nam odpisał. Państwo, ten skok trzeba zobaczyć. Skok lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, tego, który ma na koncie zwycięstwa w ostatnich 3 pucharowych konkursach i dzisiaj na letalnicy skacze też rewelacyjnie. Szybuje przepięknie i ląduje bardzo, ale to bardzo daleko. To wszystko na dzisiaj więc, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Przechodzimy do podsumowania. Okej, moi drodzy, dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Dajcie znać w komentarzu, czy jesteście zadowoleni, jak lubicie skoki narciarskie. Napiszcie ulubionego skoczka narciarskiego również w komentarzu, jestem bardzo ciekawy. Pamiętajcie o moim Instagramie, na którym wszystko się dzieje. Tutaj mnie znajdziesz. Jeśli mnie zaobserwujesz, otrzymasz spam like'ów na profilu. Również znajdziecie moje drugie konto. Na koncie KAMCIOTELLI odpisuję widzom, ale to już... Kto dotarł do końca, to się dowiedział. Konto KAMCIOTELLI odpisuje widzom, a to konto główne musisz zaobserwować. Subskrybuj kanał, żebyś nie przegapił kolejnych odcinków, ponieważ wracamy, jeśli będę miał motywację oczywiście. Ja się z wami żegnam. Zostawcie łapeczkę w górę. 1000 robimy kolejne części. Siemanko!